Nie było kasy na film historyczny o narodzie, o koniach tego narodu. Ale przecież to nie jest tak, że ja nie widziałem, co się podoba. Smutne kobiety, trochę górników, bieda, pijaństwo, mali chłopcy, którzy muszą sobie z tym poradzić, narkotyki, małe miasteczko. No wiem to wszystko, wiem. Ale chciałem też jakąś taką metaforę. Na Śląsku. Więc umieściłem górników w całe miejsce akcji w biurowcu w Warszawie. Bo jak się tam umieszcza miejsce akcji, to jednak produkcja tych pieniążków daje więcej na produkcję. No i skrytykowano mnie za ten film. Skrytykowano mnie za ten film. Cóż na człowieku się nie daje? Skrytykowano mnie, rozumie! Oskarżać o wszystko. O zwyczaje w pociągach. O jajka na twardo w pociągach, że śmierdzą. O, że nie ma już mężu stanu. O, że teatr nie mówi o ważnych tematach, których się nie podjął. O, że poziom edukacji najwyższy w Europie i czytelnictwo też. I o co mnie najbardziej wkurza, o poziom telewizji publicznej, której jeszcze każe nam się bronić. A ja wam zaraz pójdę i zapytam. A kto przynosił do tej telewizji kwiatki, koniaki, scenariusze i obsady? Jakkolwiek to brzmi spiskowo i niesmacznie. I co z tego, że niesmacznie? Przecież ja znałam go, pracowałam z nim i wszystkie inne kuteczki, które się z tym wiążą. Ja nie wiem, po co przychodzą ludzie. Nie wiem skąd. Z prowincji prawdopodobnie, żeby się gapić. Idźcie stąd. Na naszą tragedię. Bo to jest moja osobista tragedia, a nie wasza osobista tragedia. Wasza osobista tragedia polega na tym, że nigdy go nawet nie widzieliście z bliska. I już go nie zobaczycie. Nie ma co, kochani, robić takich min. Nie jest właśnie tak, że nikt wam nie bronił go poznać i z nim pracować. Przepraszam, czy to był pani syn? Proszę odejść. Proszę natychmiast stąd odejść. Chciałbym być grabarzem. Chciałbym być grabarzem dzisiaj. Zamknij się, człowieku, bo nic nie słyszę. Obejrzałem wszystkie jego filmy i chciałbym mieć jakąś pamiątkę, bo nie zdążyłem autografu dla mnie dostać, a chciałbym. Masz, nie zawracaj głowy. Mój dziadek z tymi papieroma nie jesteś architektem mojej wyobraźni. A kto jest? Zamknij się! Jako chłopiec najbardziej bałem się tego, że skończę jako ten, który na pytanie o hobby odpowie. Zbieram autografy i podpisane zdjęcia. Dlatego lubię pogrzeby ludzi z telewizora. Przynajmniej jest o jednego mniej, który przypomina mi, że nikt nie chce ode mnie autografu. Przyznać ci rękę masz. Poproszę. Pani też.